zupę rybną zacznę od przygotowania pysznego bulionu warzywnego. To będzie podstawa mojej całej zupy. Najpierw kroję selera naciowego, którego wrzucam teraz do garnka. Do selera naciowego dorzucę marchewki. Bardzo lubię, gdy zupa rybna jest słodka, więc dodam więcej marchewki niż pozostałych warzyw. I wszystko smażę, ale bez użycia jakiegokolwiek tłuszczu. Chcę, żeby te warzywa się lekko przypaliły. Wiecie, jak taka cebula do niedzielnego rosołu. Dam lekko pikantnego pora i odrobinę pietruszki. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze seler. Co tu ściemniać? Po prostu gotuję bulion na włoszczyźnie, ale dodatkowo dorzucam dużo selera naciowego, żeby ten taki fajny, anyszkowy, orzechowy posmak w garnku pozostał. No i czosnek. Daję go całkiem sporo. W łupinie. Jak ja kocham zapach smażonego selera. I tego zwykłego, korzennego i tego naciowego. To jest jeden z najpiękniejszych zapachów unoszących się z nadwarzyw. Warzywa się już lekko przyrumieniły. Teraz dodam do nich odrobinę masła. Dzięki niemu będzie fajny taki aromat w tym bulionie, a przy okazji będą ładne oka na wierzchu pływały. Dam teraz sporo liścia laurowego. Koper włoski to przyprawa, którą się albo kocha, albo nienawidzi. Natomiast dodana w małej ilości, na przykład do zupy, nie jest aż tak intensywna, żeby wam przeszkadzała. A da bardzo fajny, ten anyszkowy, głęboki, wyrazisty aromat. Ziele angielskie i czarny pieprz. Teraz to wszystko powinno się gotować około godziny. I powstanie wtedy już pyszny, warzywny bulion. Mój sekret na najlepszy, moim zdaniem, bulion to wcześniej przesmażone właśnie warzywa. Dzięki temu one stają się dużo słodsze, a bulion później pyszny i wyrazisty.